To Roma po prostu tak chciała na początek zwrócić uwagę naszą. Dziękuję. Nie proszę. A, proszę. Nie, to jest do nagrania. To jest na nas wszystko. Tak? Dobrze. Kochani, no jak teraz mówić słowo, jak tu było tyle pięknych słów, ten sen, to, co Bóg do nas mówi, ale jestem podekscytowana, bo wszystko, co Bóg do nas mówi, jest taką pełnią, jest taką całością. Kilka wersetów, które dzisiaj będę mówić, czytać, przytaczać, już były. Ja mówię, Duchu Święty, po prostu to jesteś Ty. Ty jesteś prawdziwy i Ty jesteś w Kościele. Amen. Halleluja. Kochani, pozwólcie, że się króciutko na początek pomodlę. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś między nami. Dziękuję, że Ty przechadzasz się między nami. Że Ty dzisiaj dotykasz naszych serc. Dziękuję Ci za to słowo, które chcesz, abym przekazała i niech ono pracuje w nas. I abyśmy coś z tym zrobili. Daj nam łaskę chcenia i działania. Amen. Kochani, Duch Święty bardzo mnie poruszał, gdy myślałam o tym słowie. Wydawało mi się w ogóle to słowo bardzo oczywiste, znane, takie trochę fundamentalne i pytałam się Pana, Boże, ale dlaczego nie jakiś obraz, jakiś sen, a może tak jak ostatnio jakiś rower, no coś takiego spektu, coś co łatwo opisać, pokazać fajnego. Ale dzisiaj jeszcze bardziej wiem i Bóg mi powiedział, to jest ważne na ten czas i że to jest także do mnie. Słowo znane, oczywiste, ale czy wykonywane? Czy ja się do tego stosuję? Przyznam się wam, kochani, że byłam na kolanach. To było kazanie do mnie. Pragnę dzisiaj przed wami odkryć pewną tajemnicę. Zacznę od perspektywy Boga. Bóg pragnie dzisiaj do nas mówić o swojej wielkiej miłości. O tym, że jest zakochany, że czeka na mnie i że czeka na ciebie. Wiecie, taki przykład, który każdy zna. Przypomnijcie sobie, jak byliście zakochani pierwszy raz. Albo gdy jest mąż i żona i mąż musi gdzieś w delegację wyjechać. Jak się czujecie? Jak tęsknicie i myślicie, kiedy do mnie zadzwoni, a może już jest SMS od niej, a kiedy się do mnie odezwie, a może już się spotkamy. Wiedz, że ocean miłości mam dla ciebie, mówi dzisiaj do nas Pan. Życie mam dla ciebie, rozwiązanie mam dla ciebie, cel i powołanie mam dla ciebie. A ja, a ty, a my, mamy tak wiele różnych spraw i rzeczy wokół siebie. A dzisiaj Bóg mówi, że tęskni do nas z miłości. Wiemy, że mamy Boga wszechmocnego, wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, Boga świętego, Boga potężnego, sprawiedliwego. I to właśnie On dzisiaj do nas mówi. Tęsknię do ciebie. Tęsknię do Kościoła. Bo przecież my jesteśmy Kościołem. Jezus, oblubieniec, dzisiaj mówi do Kościoła. Tęsknię do ciebie. Tęsknię do Twojej pierwszej miłości. Bóg odkrywa dzisiaj przed nami swoje serce. Nie wstydzi się. Nie boi się. Kochani, dlatego to, co dzisiaj chcę mówić, będę mówić z perspektywy Boga, który nas kocha. Boga, który tęskni z miłości. Który chce mówić, który mówi do nas, że jest święty, że jest sprawiedliwy, że jest potężny i że jest groźny dla swoich nieprzyjaciół. A mówi do ciebie, kocham ciebie i tęsknię z miłości. Dowiedziałam się, że najczulszym miejscem naszego ciała jest oko, a tak naprawdę źrenica naszego oka. To jest taki centralny punkt gałki ocznej. Dlatego powieka reaguje automatycznie, gdy coś się tam dostanie. Po prostu od razu działa. I mówi się chronić coś jak źrenicy oka. W Biblii możemy przeczytać, że Bóg strzeże swój lud jak źrenicy swojego oka.
księdze Zachariasza możemy przeczytać, że kto nas dotyka, dotyka źrenicy jego oka. Wiemy, że pełnią miłości Ojciec okazał nam w osobie Jezusa Chrystusa. I kochani, przeczytam słowo z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 2, werset 4 i część 5. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. Bóg widzi wszystko. Zna nasze serce, zna nasze motywacje i zna nasze zamysły. Kochany, Bóg widzi twoje uczynki, widzi, jak jesteś dobry, widzi, jak się starasz, widzi, jak się zmagasz, widzi, jak nienawidzisz grzechu, widzi twoją ciężką pracę, widzi twój czas poświęcony rodzinie, widzi twoją służbę, dobre rzeczy, które zrobiłeś i docenia to i cieszy się tym. I to jest napisane w Apokalipsie werset wcześniej. Ale ma coś do ciebie. Bóg dzisiaj ma coś do mnie. Ma coś, o co jego serce woła i chce ci to dziś powiedzieć. Powróć do pierwszej miłości. Powróć do pierwszej miłości. Nie bądź letni. Bóg powiedział w Biblii, że lepiej być gorącym lub zimnym, niż letnim. Bóg czeka na ciebie. Tęskni do ciebie jak zakochany. Pragnie być dla ciebie wszystkim. Bo wiecie, kochani, on wie, że zwycięstwo dla twojego życia nie zależy od pracy, czy nawet od służby, czy nawet od dobrej doktryny, teologii, czy też od odpowiednich form religijnych. Jezus mówi niesamowitą rzecz, która w tajemniczy sposób wypełnia wszystko inne. O miłości, jak miłość oblubieńca do oblubienicy, gdzie pełno jest relacji, spotkań, czułych słów, wiele zdań, dialogów i słuchania. Jezus mówi dzisiaj do nas o doświadczaniu Jego obecności, o wymianie miłości pomiędzy nami, pomiędzy tobą a nim. W okresie pierwszej miłości, aby do niej powrócić. On do nas dzisiaj woła, że jest to ważniejsze niż wykonywanie tych innych, dobrych rzeczy. Jezus pragnie, byśmy codziennie wkraczali do swojego ukrytego miejsca, aby tam z nim się spotykać, aby tam go poznawać, tak jak poznaje się mąż i żona w pełnej osobistej intymności. To pragnienie Bożego serca wyskakuje wprost do nas z pieśni nad pieśniami. Jak dzisiaj o tym mówię, to jest jak w pieśni nad pieśniami, gdzie oblubieniec woła do swojej oblubienicy i czeka na nią. I tęskni i wyraża swoją miłość. I lubi, gdy z nim przebywasz. A zarazem to ty jego potrzebujesz do życia w pobożności i mocy, aby nieść Jego obecność wszędzie, gdzie Cię posyła. Żyjesz już nie Ty, ale żyje w Tobie Chrystus. To jest deklaracja, która czyni Jezusa na pierwszym miejscu Twojego życia. To Ty masz odpowiedzieć na Jego miłość. To Ty Mu powiedziałeś, że też Go kochasz. Przypomnij sobie pierwszy rok nawrócenia. Gdy kochasz, to jesteś Jezusem zachwycony, cieszysz się Jego obecnością, rozmową z Nim, szukasz Go z całego serca, chcesz wszystkim o Nim opowiadać, fruwasz. Poznajesz to, że życie z Nim jest wspanialsze od tego, co jest na tym świecie. Że życie, którym On się z nami dzieli, jest najwspanialszym życiem na ziemi i kiedyś w niebie. Gdy kochasz, jesteś Mu posłuszny, bo naturą miłości jest posłuszeństwo. Jest w Biblii napisane, że jesteś świątynią Ducha Świętego, że ja jestem świątynią Ducha Świętego.
i razem tworzymy Kościół. Pełna miłości i obecności Bożej osoba to pełen wiary, wypełniony Bożą obecnością i Bożą mocą Kościół. Do tego tęskni Bóg. O tym nam dzisiaj mówi. Gdy nie doświadczasz niesamowitej, pełnej radości relacji i rzeczywistości, którą wnosi Jego obecność, to wiedz, że rozminąłeś się z Jego siłą, która napędziła Twoje serce kiedyś i Twoją duszę wypełniła. Tracisz pierwszą miłość. Tracisz ją, gdy coś zabiera Ci więcej czasu i uwagi niż On. Jezus powiedział w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza: kto nie kocha mnie bardziej niż kocha swoje życie, nie jest mnie godzien. Jezus mówi, że chce być pierwszy, gdyż wszystko jest poddane pod Jego autorytet. On jest Alfa i Omega. Jezus nam dzisiaj przypomina o wielkiej miłości i o pragnieniu, abyśmy na nią odpowiedzieli. A temat dzisiejszego kazania jest odpowiedzią na to właśnie wołanie, które dzisiaj Jezus do nas kieruje. Na to wołanie, które Bóg dzisiaj kieruje do Kościoła. Tajemnica zamkniętych drzwi, czyli podłącz się do źródła życia. Czyli podłącz się do źródła życia duchowego. Czyli podłącz się do źródła życia duchowego, które wpływa na życie fizyczne. Tajemnica zamkniętych drzwi, czyli podłącz się do źródła życia. Chciałabym, bardzo was proszę, otwórzcie Biblię na Ewangelii Mateusza, rozdział 6. Ja chwilę poczekam. Bardzo mi zależy, żebyśmy popatrzyli na ten werset. Jest to werset z kazania na górze i mówi do nas Jezus dzisiaj. Jezus, Bóg mówi o pragnieniu miłości, a Jezus chce nam powiedzieć, jak możemy to zrobić. Uczy nas. Rozdział 6, łatwo zapamiętać, Mateusza 6:6. Rozdział 6, werset 6. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec, który jest w ukryciu, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mam przekonanie, takie wielkie przekonanie, że po raz kolejny Bóg pragnie odkryć przed nami tajemnicę zamkniętych drzwi, która mówi o przebywaniu w Jego obecności sam na sam. Bóg mówi do ciebie, że w ten sposób uda ci się zacząć żyć z Nim na nowo lub odnowić życie z Nim na nowo, wzmocnić to życie, które już jest w tobie, wypełnić głębiej i mocniej na nowo. To jest, drodzy, sekret zwycięskiego życia. Przecież jesteśmy duchowi. Jezus do nas dzisiaj mówi i Duch Święty do nas woła. Możemy podłączyć się do źródła życia, którym jest Jego obecność, aby pierwsza miłość była nieustannie pierwsza. Abyśmy z przemienionym sercem i umysłem odpowiadali na Jego miłość. Abyśmy w ukryciu sam na sam poznawali Jego serce. To jest taki rodzaj modlitwy, gdzie w samotności jesteś ty i On. Kochani, aby było łatwiej nam w to wejść, bo chciałabym, żeby to miało aspekt i wierzę, że Duch Święty pragnie w nas wzbudzić taką potrzebę, taki aspekt praktyczny tego. Powiem takie, jak gdyby trzy aspekty, które mogą nas pobudzić do oddawania tej miłości Bogu, do powrotu do pierwszej miłości, do posłuszeństwa, do słów skazania na górze Mateusza w rozdziale 6, werset 6. Po pierwsze, największym wzorem w szukaniu obecności Boga i czerpaniu od Niego siły i prowadzenia jest sam Pan Jezus Chrystus, który jest Bogiem, przyszedł na ziemię, był człowiekiem na ziemi. Wielki Bóg, który uczynił tyle cudów, potrzebował podłączyć się do źródła życia. Nawet On. Odchodził na bok, wychodził na wzgórze, górę, aby w odosobnieniu i w zażyłości rozmawiać z Ojcem. Czytamy, a
A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce. I tam się modlił. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. To samo zalecał zresztą swoim uczniom. Pomimo, że tłumy chodziły za nim, zawsze znajdował czas i odosobnione miejsce. Drodzy, Jezus znał tajemnicę zamkniętych drzwi. Takich nawet wirtualnych zamkniętych drzwi. Na pustyni trudno drzwi. Wyobraźmy sobie te wirtualne. Chodzi o odosobnienie, o to miejsce, do którego idziemy. Jeżeli nasz Pan szedł, to o ile bardziej my potrzebujemy tego podłączenia. I to w taki sposób. Tak, pomyśl o tym. Nie przyniósł Jezus zapasów siły i mądrości z nieba. Otrzymywał je w modlitwie, w rozmowie z Ojcem. Mieli swoje komory również Boży mężowie. Bez wyjątku możemy to w Biblii przeczytać. Miał ją Mojżesz, namiot poza obozem, Job, Daniel, Dawid. Mieli inni prorocy. Zatem, o ileż bardziej ja i ty potrzebujemy odkrywać i wprowadzać w życie słowa z Ewangelii Mateusza. Rozdział 6, wers 6. Pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę, ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory, pokoju swojego, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. To jest taki cichy głos czasami. A współczesny świat jest szybki, głośny i ma dużo, dużo spraw. My mamy dużo, dużo spraw. Wszystko w biegu. Telefon dzwoni nieustannie. My musimy odpowiadać. Brak czasu, brak siły. Wszędzie napierające bodźce i wrażenia. A Bóg mówi, zatrzymaj się. A nasz Bóg mówi, zatrzymaj się na chwilę. A ja wyjawię ci moje słowo. W 1 Samuela tak pisze. A Bóg mówi, zatrzymaj się na chwilę. A ja wyjawię ci moje słowo. A ja wyjawię ci tajemnicę twojej siły i twojej mocy, którą możesz czerpać ze mnie. Jeżeli chcesz chodzić już tu na ziemi z Bożą mądrością, mocą, podłącz się do źródła. Chcesz świecić światłem? Podłącz się do źródła. Chcesz być solą ziemi? Podłącz się do źródła. Chcesz odpowiadać na Jego miłość, na krzyż Jezusa Chrystusa, który cię uwolnił? Chcesz żyć i być ambasadorem Jezusa Chrystusa? Chcesz widzieć cuda w swoim życiu? Chcesz, żeby inni widzieli cuda w twoim życiu? Podłącz się do źródła. Bo Jezus Chrystus jest naszym źródłem życia. I Bóg Ojciec chce, abyśmy z Nim przebywali. Kochani, powtórzę, Jezus Chrystus jest dla nas przykładem, wzorem do naśladowania. I Jezus odchodził, znajdował to miejsce ukryte i rozmawiał z Ojcem. Kolejny aspekt to czas. To czas na moje takie krótkie świadectwo. Niedawno rozmawiałam z moją wieloletnią przyjaciółką i powiedziała do mnie coś niesamowitego. Mówi, Roma, czy ty wiesz, co mnie w tobie ujęło? Czy ty wiesz, co spowodowało, że chciałam się z tobą przyjaźnić? No, pomyślałam wiele fajnych o sobie rzeczy wtedy. I miałam wtedy jeszcze małe dzieci, jak ją poznałam. A ona powiedziała, czas. Miałaś dla mnie czas. Gdy potrzebowałam się z tobą spotkać, gdy miałam jakiś problem, gdy dzwoniłam do ciebie lub szłam do ciebie, wtedy jeszcze nie było takich telefonów komórkowych za bardzo, zostawiałaś rzeczy i spotykałaś się ze mną. Miałaś dla mnie czas. A kochani, wtedy jeszcze miałam małe dzieci i miałam 1000 powodów, by przełożyć spotkanie. 1000 powodów, by powiedzieć, nie mam czasu. Może kiedy indziej. To jest dla mnie ważne. Ona mówi, czas.
Czas, czy masz czas dla tego, który za ciebie umarł, okazując największą miłość, który dzisiaj do nas woła z pieśni nad pieśniami? Tęsknię do ciebie, szukam cię, gdzie jesteś, czekam na ciebie. On pragnie cię prowadzić w tym świecie, pełnym różnych sytuacji i okoliczności. Czy masz czas dla Boga? I kolejnym takim aspektem, to jest ciekawe, taka kolejność, którą uczy mnie Jezus i dotknęło mnie to. Jezus mówi, popatrz na twoje ręce, znajdź ukryte miejsce i zamknij za sobą drzwi. Potem słuchaj, rozmawiaj z Ojcem, a potem wyjdź. Spotkaj się z innymi i działaj. I kochani, to jest ta kolejność, aby spędzić z Bogiem czas. Aby zostawić telefony, wyłączyć, aby wziąć Biblię, ciach, zamknąć za sobą drzwi. Bóg dzisiaj do nas to mówi. I wiecie, ja tego nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego, dlaczego to jest aż tak ważne, chociaż wiem, że w relacjach to jest ważne. Ale Bóg mówi dzisiaj o tajemnicy zamkniętych drzwi. Bóg mówi, że coś się zmienia, że mówi duch do ducha, że możemy go usłyszeć. I jest jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Tam Bóg na nas już czeka. Czy wiecie, tam Bóg na nas już czeka. My nie musimy biegać i szukać. On tam jest. Ukochany na nas czeka. Tęskniący na nas czeka. On jest tam pierwszy, przed nami. To jest niesamowita tajemnica. W ukrytym miejscu, zamykając za sobą drzwi, wchodzimy przed oblicze Boga, przed tron Boży. I to spotkanie, i takie spotkania będzie miało wpływ na twoje życie, a potem na życie innych. Efekt. Napisałam sobie efekt. Gdy z nim porozmawiasz, będziesz wiedzieć, co masz dalej robić. Będziesz świecić wszędzie, gdzie pójdziesz i będziesz solą ziemi. Będziesz źródłem dla innych, ponieważ z ciebie będą wypływać wody żywe. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale jest napisane, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Chcę to powiedzieć, że Jezus czeka. Ale wiecie, to my go potrzebujemy. Że on czeka, ale to w nim jest moc dla naszego życia. Powiedzieć, że on czeka, ale to w nim jest rozwiązanie naszych problemów. On czeka, ale to on nas uzdrawia i uwalnia. To on nam wskazuje drogę. Jest taka zależność między nami, między Kościołem. Jestem na tyle silna, jesteś na tyle silny w swoim życiu zewnętrznym, na ile jestem silna, a ty jesteś silny w swoim życiu wewnętrznym, w moim życiu modlitewnym. A wiecie, silna modlitwa to silne, mocne życie. I nie da się tego przeskoczyć. Nie da się iść na skróty. A silna osoba kochającego Boga to silny Kościół, bo jesteśmy Kościołem. Bo jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Gdy zamykamy drzwi ukrytego miejsca, zaczynamy nasz czas z Panem. I wiecie, to jest nasze sekretne miejsce. Jakby się mnie ktoś dzisiaj zapytał, co do ciebie powiedział Bóg, oczywiście z niektórymi rzeczami mogę się podzielić, bo wierzę, że to jest też dla innych. Ale są rzeczy, o których wam nie powiem. No może kiedyś, jak mi Bóg powie, no powiedz. Naprawdę, to jest nasze intymne spotkanie z Nim. Na co powinniśmy zwrócić, aby słowa Ewangelii Mateusza 6:6 stały się dla nas codziennym życiem? To już takie praktyczne 5 krótkich punktów, aby nam ułatwić to, aby to zrobić. To jest tajemnica. Jeżeli my nie wyjdziemy tam, gdzie Bóg czeka, to się nic nie stanie. To będziemy więcej własnymi siłami iść, niż w Bożym objawieniu Jego słowa, Jego woli, Jego mocy. Bo wiecie, w modlitwie nie chodzi o elokwencję. W modlitwie chodzi o nasze serca i o poznawanie Jego serca.
Modlitwa sam na sam z Bogiem może być dla niektórych wyzwaniem. Dlatego to dzisiaj mówię. Dlatego Duch Święty mi mówił, mów to, bo nawet uczniowie zasnęli. Ha, trochę nas to pociesza i mnie to pocieszyło. Ale ja tak nie chcę, bo Bóg dzisiaj mówi, tęsknię, kocham Cię. Wróć do pierwszej miłości, przyłącz się do mnie, bądź w relacji. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, pamiętaj, znajdź to miejsce, weź Biblię i zacznij go uwielbiać. Więc po pierwsze, ustal ukryte miejsce i czas spotkania. Zapamiętajmy, i to jest w Mateuszu 6:6, ustal ukryte miejsce i czas spotkania. Psalm 91 mówi, kto mieszka w ukryciu Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, to opis pozycji, jaką możemy zająć w Bogu. Jest to miejsce, które może być otoczone na zewnątrz, tak jak teraz, różnym chaosem, wojną, niebezpieczeństwem, ale przynosi nam to wewnętrzny pokój, bo Bóg do nas mówi, Bóg nam objawia, co się dzieje, Bóg nam objawia taktyki, Bóg nas przytula. Pewnie pamiętacie film War Room? Pokój modlitwy, przepraszam, nie wiem, jak się wymawia dokładnie. Polecam. A więc pokój, garderoba i zdebka. Ale wiecie, poszerzmy to. Może dla kogoś to jest las. Może dla kogoś to jest łąka. Ale niech to będzie miejsce, gdzie zamykamy drzwi i gdzie wiemy, że On tam już na nas czeka i spotykamy się z Nim. Przeciwnik robi wszystko, byśmy nie realizowali spotkań w ukrytym miejscu. Pamiętajmy, to jest bój. Dlatego nieraz jest nam tak trudno. Ale tam czeka tajemnica. Tam czeka Jego obecność. Tam czeka Jego objawienie. Tam czeka Jego miłość. Więc ustalenie czasu pomaga nam rozplanować dzień. Po drugie, to było do mnie. Dyscyplina. Bóg mnie uczy dyscypliny. Dyscyplina. Niewielu ludzi ma dar modlitwy. Natomiast ci, którzy mieli sukcesy w modlitwie, charakteryzowali się dyscypliną. Bo właśnie w modlitwie w dużej mierze chodzi o dyscyplinę. Gdy ustalisz miejsce ukryte i gdy ustalisz termin, o której wchodzisz do tego miejsca, trzymaj się tego. Bo to jak z umówionym spotkaniem. Tam Bóg na ciebie czeka. Ukryte miejsce twoją bramą do tronu, tam doświadczasz samego nieba. Zacznij być konsekwentnie zdyscyplinowany w tej tak ważnej dla ciebie sprawie w życiu. To tam kładziesz fundament. To tam wzrastasz. To tam przebywasz przed obliczem Ojca. Dyscyplina. Po trzecie, pilnuj kolejności, o której wcześniej mówiłam i o której Jezus nam pokazał. Jezus szedł w odosobnione miejsce, rozmawiał z Ojcem, potem spotykał się z swoimi uczniami, a potem działali, uzdrawiał, uwalniał ludzi. Jest w Biblii wiele przykładów, że Pan Jezus najpierw się oddalał, modlił, rozmawiał z Ojcem, a następnie wracał do uczniów i zaczęli służyć. Jezus uzdrawiał wszystkich chorych. Czyli w modlitwie poznajemy Boże zamiary, co Bóg chce pobłogosławić, a potem je realizujemy. Ja miałam na odwrót, nie wiem jak wy, że bardzo często po prostu widziałam coś, dobra, to ja już działam, biegnę. Potem się okazało, że trzeba pomocy, no to może poproszę kogoś o pomoc, a potem Panie, pobłogosław to. Panie, przyjdź do tego. Niech to będzie błogosławieństwem dla innych. A Bóg chce inaczej. Bóg chce najpierw nam powiedzieć o swoich planach. Bóg chce najpierw powiedzieć, ja chcę temu i temu pobłogosławić, w tym dziele, ja chcę być tu i tam. A potem działaj, a potem realizuj to, a potem bądź mi posłuszny. I Bóg chce nam to mówić. Może na początku to nie jest łatwe, może to będzie tydzień, dwa i będzie się nam wydawało, że się nic nie dzieje, ale będzie się nam wydawało, bo my chodzimy w duchu i w prawdzie. A Jezus nam mówi, będę mówił do ciebie, będę odpowiadał, czekam tam na ciebie. To jest tajemnica, będzie się coś działo. To jest tak jak z podłączeniem do prądu, wtyczkę włączamy, wchodzimy tam
i prąd przepływa, i życie przepływa, i Boże objawienie przepływa, i Boża miłość. I to jest ja i On. I to jesteś Ty i On. Po czwarte, słuchaj, słuchaj, czekaj, słuchaj. W naszym życiu słyszymy wiele głosów, swój głos, naszych znajomych głos, media, szatan. I wiecie, że te głosy na nas wpływają. Głos wroga będzie determinował wybory, jakich będziesz dokonywała w swoim życiu, dokonywał. Głos mediów determinował wybory. Głos znajomych, głos społeczeństwa. Głos szatana. Ale Bóg chce, żeby Jego głos był ponad wszystkie inne głosy. Tak, by Twoje wybory mogły ogłaszać Jego prawdę. I to jest, kochani, rozmowa z Bogiem, dialog, komunikacja. On naprawdę do nas mówi. Dał nam jedne usta, dwoje uszu. Więc słuchajmy, zatrzymajmy się tam. Oczywiście podstawą też jest, o tym dzisiaj nie mówię, czytanie Biblii, poznawanie Jego Słowa, bo wtedy Bóg będzie się do tego odwoływał, w tym miejscu, gdzie jest ze mną, z nami, osobiście, intymnie. Zanim cokolwiek powiemy Bogu, mamy słuchać Jego głosu. To nie jest zawsze proste, ale gdy będziemy z Nim współpracować, naprawdę zobaczymy efekt. I dzisiaj była przytoczona Ewangelia świętego Jana, rozdział 10. Jezus mówi, moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną. Kochani, my już znamy. Znamy tajemnicę zamkniętych drzwi. Wiemy, że gdy tam wejdziemy, czeka na nas Bóg i będzie nam objawiał, będzie mówił, a my będziemy poznawać Jego głos. I po piąte, coś, co każdy z nas wie, że miłość to posłuszeństwo. Gdy jesteś w komorze, ukrytym miejscu, następstwem słyszenia Boga jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo, aby wprowadzać to w czyn. Stanowisz część Kościoła. To jest miejsce działania. Zróbmy to. Bóg o tym mówi. Jezus to robił. Zrób to Ty. Ja już zaczęłam. Postanowienia. Kończąc. Jeremiasz prorokował, że wszyscy pasterze, którzy nie chcieli szukać Boga w modlitwie, upadną. Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała ich trzoda jest w rozproszeniu. Drogi Kościele, nie polegajmy na ludzkiej sile, lecz szukajmy woli Bożej w tej ukrytej komnacie, w modlitwie, za zamkniętymi drzwiami, w intymnej relacji. Tak jak mówi Bóg na górze w kazaniu. Nasz Bóg jest naszym Stwórcą, jest naszym Ojcem, jest naszym przyjacielem, jest naszym Zbawicielem i On jest godny naszego czasu w miejscu ukrytym. Jane Berger Morgan powiedział, nie da się zadośćuczynić zaniedbaniu osoby Jezusa Chrystusa poprzez jakąkolwiek ilość służby dla Niego. Ja to jeszcze raz powtórzę. To jest niezmiernie ważne. Nie da się zadośćuczynić zaniedbaniu osoby Jezusa Chrystusa poprzez jakąkolwiek ilość służby dla Niego. A Thomas Monton, bogobojny pisarz purytański, mówi tak. Mówimy, że nie mamy czasu, aby się modlić w komorze. Ale mamy czas na wszystko inne. Czas na jedzenie, picie, czas dla dzieci, ale nie mamy czasu na to, co podtrzymuje to wszystko, co potrzebuje wszystko inne. Mówimy, że nie mamy takiego prywatnego miejsca, ale Jezus znalazł górę, Piotr dach domu, prorocy pustynię. Jeżeli kogoś kochasz, to znajdziesz miejsce, aby być z Nim sam na sam. Jeśli rozminąłeś się z poznaniem Jego osoby, jeżeli nie przechodziłeś przed Jego oblicze, jeżeli nie pamiętasz kiedy zamknąłeś ostatnio drzwi i słuchałeś Jego głosu, kiedy ostatnio przed Nim uklęknąłeś, by oddać Mu chwałę i mówić o swojej miłości do Niego, to pragnę dzisiaj zachęcić Cię do pokuty.
do tego, by przeprosić Pana Boga za każdy dzień, za każdy dzień, w którym czekał, czekał i czekał, a Ciebie nie było. Powróć do wpatrywania się w Niego. Sprawiaj Mu radość. Odpowiadaj na Jego wołanie tęsknoty i miłości. Kochany, możesz stać, klęknąć. Możesz przeprosić tego, który Ci tak bardzo umiłował. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci, że my jesteśmy Kościołem. Panie, dziękuję Ci, że ja i każdy, kto tu jest, jesteśmy Twoją świątynią. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty dzisiaj poruszasz moje serce i nasze serca, że mówisz o Twojej miłości jak oblubieniec, jak zakochany, tęskniący, który czeka. I Panie, dziękuję Ci, że Ty nauczyłeś nas, co i jak odpowiadać na tą miłość. Dziękuję Ci za to, że Ty uczysz nas, że możemy zamknąć drzwi i że Ty tam czekasz, że możemy stanąć przed Twoim tronem i odbierać od Ciebie to, co masz. Twoje wskazówki, ale także Twoje przytulenie i Twoją miłość. Panie, przepraszam Cię za każdy dzień, gdy czekałeś. Przepraszam Cię, Boże wielki, przepraszam Cię, mój Jezu Chryste, który za mnie umarłeś z miłości, wołając, kocham Cię. Panie, ja Cię dzisiaj przepraszam za to, że nie byłam posłuszna temu słowu. A Ty czekałeś, bo Ty chcesz wspomagać swoje dzieci, bo Ty chcesz nas prowadzić, bo Ty chcesz nam dać wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Dziękuję Ci, Boże wielki. Dziękuję Ci, wysławiam Twoje imię, Jezu Chryste. I prowadź nas w tym Duchu Świętym, abyśmy mieli dyscyplinę i świadomość tego, że chcemy odpowiadać na Twoją miłość. Amen.